jeszcze takie małe sprostowanie. Niestety nie mamy teraz swojego sprzętu audio. Jesteśmy poza biurem i no cóż, brzmi jak brzmi. Wszystko można zrozumieć, wszystko słychać, ale niestety no, jakościowo odbiega to od normy, jaką przyjęliśmy i do jakiej jesteście przyzwyczajeni. Za co oczywiście z góry was przepraszam. Mam nadzieję, że nie będzie to jakąś przeszkodą w odbiorze. Na wszelki wypadek nie dorzucamy tam żadnej muzyki w tło, żeby wszystko było normalnie zrozumiałe. Zaczynamy. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj tak bardziej wakacyjnie jakby, nad morzem. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że Donald Tusk wrócił do Polski. No i jak wiadomo, narobił sporo zamieszania. Może nie w TVP, może nieoficjalnie. Nie wiem, czy oglądałeś te dwa linki, co ci wysłałem z TVP Info i z Faktów TVN-u. Nie. Ja patrzę TVP, to nie włącza mnie. Te wiadomości i fakty TVN przejdą normalnie do historii. Taka polaryzacja, jaka tam była, to jest jakiś kosmos. Muszę sobie to pobrać i jak już nie będzie to dostępne w sieci, sprzedam to do jakiegoś muzeum, bo takiej dawki hipokryzji to ja nie widziałem już dawno. Jak się okazuje, zarówno... W ogóle jak to obejrzałem, zaczęło mi się wydawać, że Polacy, którzy oglądają tylko TVN lub tylko TVP, oni faktycznie wiedzą, znają prawdę. Bo tam nie kłamią. Znaczy, no są jakieś przekłamania, ale i jedni i drudzy podają fakty, tylko w takiej narracji, że to się w ogóle nie trzyma kupy. I jeżeli obejrzycie sobie, jak był ten powrót Donalda Tuska, była tam wielka konferencja, Donald Tusk tam chyba przez 20 czy 30 minut zrobił moim zdaniem sketch, to był taki stand-up, bo orał PiS. W taki dość śmieszny sposób, były tam salwy śmiechu, ale też miał jakieś tam poważne takie stwierdzenia. No ale TVP Info nie powiedziało w ogóle nic o tym. Kompletnie. Myślałem, że nie powiedzą o Tusku nic, chociaż wszystkie media o tym waliły, no bo to jakby nie było, czego by nie sądzić o Tusku, no to jest to postać potężna w polskiej polityce, nie tylko w polskiej, bo też europejskiej. Można go nie lubić, można się z nim nie zgadzać, można mu mieć za złe te lata, w których rządził, ale jednak no... Ciężko o nim nie wspomnieć, bo to jest naprawdę bardzo, no to jest historyczne wydarzenie, że on wrócił do Polski i z pewnością ma szansę odmienić gdzieś tam losy polskiej opozycji, która była w totalnym dołku i tam był zlepek takich turbopajaców. No a ten gość przynajmniej ma jakieś tam dużo większe doświadczenie i faktycznie prowadzi tą politykę na wyższym poziomie niż Borys Budka z całą resztą Borys Budka chyba nic nie prowadzi, nie? No jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ale no czy wy go w ogóle kojarzycie? Czy kojarzycie jakieś poważne wystąpienia Borysa Budki? Coś takiego, że zapadło Polakom w pamięć? No ja tak nie za bardzo. No mówię, że on nie prowadzi polityki, on był szefem Platformy. Tak, szef. On tylko tyle. Tam nic się nie działo. Politykę próbowała uprawiać pani Kidawa Błońska, której nie wyszło. Tak, no była Kidawa Błońska, która miała 30%. Moja ulubiona. Spadła do 2%. Był ten Grzegorz Schetyna, po którym pałeczkę przejął właśnie Borys Budka i w sumie nic się nie dzieje. Był Trzaskowski, który faktycznie narobił zamieszania i miał szansę nawet pokonać Andrzeja Dudę, ale co ostatecznie wyszło, no po wyborach zapadł się pod ziemię i już nikt o nim nie słyszy. No ale co? TVP Info nie podało w ogóle w tym, oni na początku mają, tak jak my na BNB, przedstawienie tematów, lista tematów, jakie tam no, od nas zerżeli, bez wątpienia. I nie było w ogóle mowy o Tusku. Była mowa o tym, że Kaczyński został ponownie wybrany na prezesa PiS. Nie było innych kandydatów, to kto miał zostać wybrany? Ej, ale i tak było zadziwiające to, że było... ja nie mogę tak. I tak mnie zdziwiło to, że było tam kilka głosów przeciw, to raz 15. Przeciw było? No. Mi się wydawało, że było 100%. Nie, tak? Było kilka głosów przeciw, kilka osób się wstrzymało i reszta wybrała go, no znaczy no wygrał dużą większością, ale że ktoś się odważył sprzeciwić i nie wiem kto. Ktoś, kto był na wylocie pewnie i wiedział, że Tusk wraca, to pójdą sobie może do Tuska czy coś. Nie wiem, no nie można się sprzeciwiać Kaczyńskiemu. A może to po prostu musiało być tak, może było tak, ty się sprzeciwisz. A, no może, wstrzymać. Może, żeby nie było jednogłośnie. Też tak, no bo to byłoby bardzo po białorusinowsku.
bo zarówno Tuskowi, jak i Kaczyńskiemu nie można się w Polsce sprzeciwiać. To są władcy tego kraju i to, że Donald Tusk teraz wrócił i nagle narobił takiego zamieszania, że przejął całkowicie Platformę, pokazuje, że no, w Polsce my nie mamy wyboru. Jest tylko Tusk i Kaczyński i tak od lat, bo jak tylko Tusk wszedł, teraz wywalił od razu Ewę Kopacz, wywalił Grzegorza Schetynę z tej układanki tych przywódców Platformy, no i on nagle został przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, mimo tego, że on w polskiej polityce nie robił nic od tak wielu lat. To on nagle sobie tak po prostu wchodzi, nie miał powiązań już z Platformą Obywatelską, wszedł i nagle wyrzucił wszystkich. Właśnie czytam, że Tusk też powiedział, że nikomu nie zabierze 500+. No bo pewnie TVP Info zrobiło od razu taką narrację. No i wracając właśnie do TVP Info. Poszedł news o tym, że Kaczyński miał swój, bo on też w tym samym czasie jak Tusk wygłaszał swoje przemówienie, no to Kaczyński wygłaszał swoje, w którym mówił o tym, że został ponownie demokratycznie wybrany prezesem partii rządzącej. Ale nie padło tam słowo o konferencji Donalda Tuska. Kaczyński powiedział swoje, TVP Info oczywiście zrobiło do tego narrację taką, że będzie pięknie, że jest już dobrze, a będzie jeszcze lepiej niż jest. I później zaczęli atakować Donalda Tuska, ale w ogóle nie powiedzieli o tym, że on wraca do polskiej polityki. Nic. Było tylko takie wspomnienie, że 8 lat temu Donald Tusk był taki, zrobili to i tamto i tamto, ale... No i wypowiedzi ludzi takie sugerujące innym ludziom, że reszta świata też się z tym nie zgadza, no bo pytali te przechodniów niby na ulicy, tylko że w TVP też wiemy, że jeden lekarz może być z kilku szpitali tam. I oni często zadają pytania zupełnie inne od czapy, a kleją to na razie. No i TVP ostatnio zaczęło przeprowadzać w ogóle jakieś wywiady, czy pytać ludzi na ulicy i nie mają tego znaczka TVP, bo pewnie już jak każdy widzi znaczek TVP, to od razu ucieka, nie? Podchodzą i nie wiadomo skąd są, ludzie odpowiadają, a później w TVP to zmieniają, bo w biurze też byli się pytać o jakąś tam firmę, u nas też nie mieli tej kostki z TVP, żeby nikt nie uciekał. No, do nas do biura weszli, znaczy nie, że do nas, tylko do naszego budynku i tam też wynajmuje jakaś firma, z którą TVP Info chciało zrobić jakiś materiał, nie mam pojęcia. No, podejrzewam jakąś interwencję. Wpadli tak niezapowiedzianie, więc... Tak, no i przyszła ta babka z jakimś takim operatorem z wielką kamerą, no i nie mieli w ogóle żadnego logo, żadnego obrędowania, nic totalnie. Ale w telewizji też nie mieli. I ona się mnie pyta, gdzie znajdę taką firmę? Ja nie wiem, no zapytajcie w recepcji. No i poszli do recepcji, no bo my z TVP Info i jakaś tam firma. I dopiero wtedy, kątem ucha, dowiedziałem się, że oni w ogóle są z TVP. I tam przy tych sądach ulicznych, co pytali ludzi, co myślą o rządach Platformy Obywatelskiej, też nie mieli logo na mikrofonie. Gdzie przyjętą normą jest taką, że jednak te loga na mikrofonie się pojawiają, żeby każdy wiedział też, z kim ma do czynienia. I dziwne, taką sondę na pewno robili pół dnia, no bo taką sondę robi się przynajmniej godzinę, dwie. A wystawili tylko dwie osoby, które się wypowiedziały, bo szukali pewnie tylko tych osób, które się wypowiedzą negatywnie. Ale były tam takie tandetne manipulacje, takie jak na przykład, że Donald Tusk od tej pory, jak wyszedł z polskiej polityki, zaczął pracować dla Niemiec. I fragment, dwa słowa Donalda Tuska, wyrwane z kontekstu, jak powiedział po niemiecku, für Deutschland. I tak zupełnie od czapy to było, nie wiem kogo to, jak dla mnie to był sketch. To coś takiego robi Kabaret Czwarta Fala, a nie poważne wiadomości telewizyjne. To są tak tanie manipulacje, że to faktycznie można odebrać jako kabaret. A co więcej, tam był ten wykres o umowach zlecenia, pamiętasz? Tak, że zapisu teraz umowy zlecenie mają 18.30 chyba minimalnej za godzinę. A za zero. A za Platformy powiedzieli, że tam ludzie pracowali nawet za 5 zł, ale wykres nawet nie drgnął. I było 0 zł za Platformy i 18.30 za PiSu. Ale zaraz po tym obejrzałem sobie fakty TVN, żeby porównać, zobaczyć co tam się w ogóle wydarzyło. I tam było zupełnie to samo, tylko... Przerwało nam nagranie, już kontynuuję. Fakty TVN podały zupełnie to samo, ale w drugą stronę. Na początku powiedzieli o tym, jaka konferencja Donalda Tuska była świetna. Nawet pocisnęli w ogóle Trzaskowskiego i wtedy się dowiedziałem, że... Znaczy oni zaatakowali Trzaskowskiego. Było tak, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest chyba zaniepokojony tym faktem, bo nie chciał z nami rozmawiać. I taki kadr na Trzaskowskiego, jak wsiada do samochodu i mówi nie, ja teraz nie będę odpowiadał na pytania. No i wsiadł do auta i gdzieś pojechał. Co było takim uderzeniem TVN-u w Rafała Trzaskowskiego. To było już dość dziwne, czyli ewidentnie są po prostu protuskowi.
No i jak już wszedł ten lider, który jednak jest bardziej im na rękę, z jakichś różnych powodów, no to już odsuwają się nawet od Trzaskowskiego. No ale zaraz później powiedzieli właśnie o tej konferencji Jarosława Kaczyńskiego, że został prezesem partii, gdzie oni przynajmniej powiedzieli, że coś takiego miało miejsce, bo TVP Info w ogóle nie odniosło się do tego, że Donald Tusk wraca, nie? Tam nie było nic. To było w ogóle tylko śmieszne. Było trochę najazdu na Tuska, ale że wraca, to nie. Tylko przypominanie, że Donald Tusk kiedyś robił źle, ale odbiorca TVP nie wie, że on już jest w Polsce. Totalnie nie ma zielonego pojęcia, no bo o tym nawet nie wspomnieli. A co ciekawe, tam u Donalda Tuska byli ludzie z TVP, bo jak TVN pokazywał jak pytali się Tuska, gdzieś tam dziennikarze, jak go oblecieli, no to byli tam ludzie z TVP i tam było logo na mikrofonie, a nie podali żadnego fragmenciku, co jest dość zabawne. No i zaczęli najeżdżać na PiS, jak to teraz jest źle, jak będzie jeszcze gorzej, ale jak wygra Donald Tusk, to będzie jeszcze lepiej. A co to tak realnie pokazuje? No to, że jest taka polaryzacja w polskiej polityce, że my możemy wybierać sobie tylko pomiędzy Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. To są tacy dwaj Goliaci w Polsce, taki diabeł i taki szatan i Bóg, ale w zależności od tego, kto ogląda TVP, a kto ogląda TVN, no to jednego ma za Boga, drugiego za szatana, którzy tylko walczą między sobą i nie ma innych ludzi w polskiej polityce. Jest to dość przykre, że cała reszta Hołoty, bo to faktycznie są dwaj sprawni politycy. Jarosławowi Kaczyńskiemu i Donaldowi Tuskowi można wiele zarzucić, ale na pewno nie to, że nie umieją robić polityki. Umieją. Robią to bardzo dobrze. No i niestety nie ma żadnego innego polityka, który byłby w stanie robić to od nich lepiej. Widziałeś, co on miał w tym? W dziobie? Co? Nie wiem, to jest taki... Mysz? News. Duże. Nie zwróciłem uwagi na... Sprawdzimy na wideo. No. Natura. Wystarczyło, że jeden typ wrócił i w ogóle wywalił wszystkich, nie? Wywalił wszystkich z Platformy Obywatelskiej, mimo że nie miał tam powiązań, bo Platforma już doskonale wiedziała, że nie ma szans. Przecież oni nawet z Hołownią przegrywali, gdzie Hołownia jest nikim. On po prostu, jego w polityce nigdy nie było. On nagle sobie wszedł i wygryzł z Platformy dwa razy mocniejsze sondaże. Ale dużo więcej ludzi go znało niż Borysa Budkę. No tak, tak. Borys Budka jest totalnie niby przewodniczący największej partii opozycyjnej, ale jest jakiś taki nieznany. Mam talent, chyba ogląda więcej osób niż interesuje się polityką. No a w Czechach jest... W Czechach? Nie. Na Ukrainie jest prezydent, jest kabaryciarzem jakimś, stand-uperem dawnym, nie? Zresztą, nigdy nie wiadomo, kiedy on sobie żartuje. U nas zresztą też tak jest. No a dzisiaj w ogóle oglądałem jeszcze taki fragment z kolejnej konferencji Tuska, jak ten, bo wyskoczył mi shot, bo z tych konferencji też są shoty, takie kupa to streamerów, tak już tak w polityce też shoty latają po YouTubie. Kupa to polityków. No i ten, i dziennikarz TVP Info zapytał się Donalda, znaczy tam w ogóle wyrwał się, jak już Tusk schodził, ale Tusk co ciekawe, właśnie tam u Jarosława Kaczyńskiego nie wpuszczali mediów. Tam nie było w ogóle mediów poza TVP Info, a do Tuska przynajmniej wchodzą wszystkie media. To trochę jest podobne do tego, jak była debata. Tusk, Trzaskowski i Duda. No to Trzaskowski wziął wszystkie media, jakie były, również TVP, Telewizja Republika, Do Rzeczy, wszystkie te propisowskie propagandy, a Andrzej Duda wziął tylko TVP Info. Może na to różnie patrzeć? No bo patrzeć. Patrzę. Można różnie na to patrzeć, można różnie to obserwować, bo no to prezydent, no to tam państwowa telewizja, spoko, no ale już Jarosław Kaczyński, spoko. No nie spoko, no ale oni się tak gdzieś z tego tłumaczyli, że no to po prostu jest rządowe, że chodzi o najwyższy urząd w państwie. Świetnie, najpierw coś robią, a później się z tego tłumaczą, to no tak, w ogóle tak, o tym tak. Świadczy, że to było coś nie tak. A teraz oni w ogóle nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Platforma Obywatelska przynajmniej ma to do siebie, że z tymi dziennikarzami rozmawia. Ale co ostatnio zauważyłem, była zupełnie taka sama sytuacja w drugą stronę, jak Platforma rządziła. Oni też nie rozmawiali z dziennikarzami, a Andrzej Duda cały czas walił w to, że oni nie robią konferencji prasowych, że powinno być tego więcej, ludzie powinni wiedzieć, co się dzieje, my nigdy tak nie zrobimy. No i teraz jest zupełnie to samo, tylko w drugą stronę. W każdym razie nie mamy innych polityków niż Tusk i Kaczyński. TVP Info, 500+, Donald Tusk. Platforma wymyśliła, Kopacz prawie go wprowadziła. A pewnie jakaś orka. To Tuska, tak? Że kłamie teraz.
Pełniący obowiązki szefa Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk zasugerował, że w zasadzie jego partia sama wymyśliła program 500+, a jego następczyni na stanowisku szefa rządu Ewa Kopacz prawie ten program wprowadziła. Mówił też, dlaczego nie udało się go wprowadzić za rządów PO-PSL. No, kpina jakaś, bo Platforma Obywatelska cały czas przecież miała narrację taką, że 500+ nie da się wprowadzić, bo nie ma na to budżetu, a teraz oni sobie chcą to podebrać, że to niby był ich pomysł. Ale tak pisze TVP Info. Tak pisze, no, że Tusk to powiedział, nie? Więc jestem przekonany, że tam go wyśmiewają. Na pewno. O, faktem jest, że program Rodzina 500+ wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku, w Prima Aprilis. Czyli za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. W efekcie uruchomienia programu nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB z 1,78 PKB do 4% obecnie. Bla, 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 bla. No, wiedziałem właśnie, że to będzie taka narracja, ale jest nawet ten fragment, tak? Tutaj może... ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie. Ja wiem, że my wielu ludzi nie przekonamy, ale chcę, żebyście wiedzieli, jak to naprawdę wyglądało. Nie będzie tych pieniędzy w roku 2017, 2018. Jak słyszę, żeby w Polsce na każde drugie i kolejne dziecko, żeby państwo płaciło 500 zł miesięcznie. Według mojej najlepszej wiedzy. Nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu. Zwykłym kłamstwem, takim wyborczym kłamstwem, które dzisiaj proponuje się pozyskać wyborców. Ludzie zapominają. Ale można dać? Można dać. Można dać nawet 1000+, jak się chce, tylko gdzieś tam trzeba zabrać. Pytanie, gdzie zabrali, znaczy podatków nie podnieśli, dali 150 różnych nowych. Ale ludzie oglądający TVN będą teraz pewnie przekonani, że to Platforma Obywatelska wymyśliła ten program, bo już zapomnieli to, co się działo wcześniej. Ludzie oglądający TVP Info będą przekonani, że Donald Tusk w ogóle nie wraca do polskiej polityki, jest pionkiem i nikt na niego nie zagłosuje i później będą znowu te głosy zdziwienia, jak będzie prawie 50-50. Ale jak to? Przecież nikt z moich znajomych nie głosuje na Tuska, albo nikt nie głosuje na Kaczyńskiego. Jak to jest, że oni wygrali? I ludzie gnieżdżą się w takiej bańce informacyjnej. Ale to taka jak moja bańka, by się wydawało, że nikt nie ogląda TVP, a jednak na stronie Facebooka TVP same serduszka i zachwyty. No. No co? Piszcie, co wy myślicie w ogóle o powrocie Donalda Tuska. Czy myślicie, że ma szansę teraz Platforma pokonać PiS? Moim zdaniem no, to był jedyny człowiek, który jest w stanie wygryźć PiS z władzy. Czy to dobrze, czy źle? Ciężko to rozpatrywać w tych kategoriach, bo jedno jest złe i drugie jest złe, ale na pewno ma szansę, moim zdaniem. Ale nie wiem, jak wy na to patrzycie, dajcie koniecznie znać. No i co? Trzymajcie się, na razie.